Powiedzieć, jak ma pan na imię? Włodzimierz. Tak. Klonowski. Data urodzenia? 21 czerwca. Tak. 1914 rok. A miejscowość? Sewastopol. A jaki to był powiat? Na Krymie. Tata, jak miał na imię? Józef. Józef. A mama? Maria. A jak mama miała na imię z domu panieńskie? O, nazwisko. Tak. Meyer. Meyer, czyli przez E, me, me i J. Meyer. Meyer. Tak. Jak się nazywała pana żona, imię żony? Anna. Dobrze. A mógłby pan wymienić dzieci? Ile ma pan dzieci? Teresa? Tak. Marek. Marek. Dwoje, tak? Tak. Marek, dobrze. Tak. Jest pan Polakiem, prawda? Polakiem. Etnicyty? Polska. Tak. Tak. I religia katolicka? Tak. Tak. Katolicka. Religia? Rzymski katolik. A gdzie pan się znajdował 1 września 1939 roku? W wojsku. W polskim wojsku. Ja skoczyłem pod Chorążówkę. W 1937 roku w 5 pułku piechoty Legionów imieniu marszałka Piłsudskiego w Wilnie. W którym roku ja pani powiedziałem? W 1937? W Wilnie skończyłem pochodzę. Nie, bo to było. Nie, to był rok 1930. Aha, w 35 pan skończył i wtedy został pan wcielony do tego 5 pułku Legionów. Tam pod Chorążówkę skończyłem. Tak, w Wilnie. W Wilnie. Mhm. Na ulicy Kalwaryjskiej nawet, ale to nie jest ważne. Więc ja do wojska poszedłem po skończeniu matury. Ja skończyłem Państwowe Seminarium Nauczycielskie imieniem Tomasza Zana w Wilnie, na ulicy Ostrobramskiej, to pamiętam, bo wow. Codziennie przez Ostrobramę, tak. Przez 5 lat się chodziło. No tak, oczywiście. Tam jest powrotne. No dobrze, to wróćmy do tego, gdzie pana zastała wojna w 1 września 1939? Ponieważ pod Chorążówką skończyłem doskonałym wynikiem, bo byłem na 120. 9, więc otrzymałem propozycję stałej służby w wojsku. Tak. Ale to zawiadomili mnie o tym dopiero w czerwcu, w 1939 roku, że jeżeli chcę, to w takim razie mogę należeć do wojska. Ja się zgodziłem oczywiście. To 5 pułk piechoty Legionów, tam gdzie skończyłem pod Chorążówkę. Rozumiem, i tam też byłem, tak. Czyli jak wojna wybuchła, to gdzie pan był? Wojna wybuchła, ja byłem już w lipcu, byłem już w wojsku jako zawodowy. Rozumiem. Oficer zawodowy. Jako zawodowy oficer. Tak. Brał pan udział w kampanii wrześniowej? Tak, w obronie Wilna. Potem pułk był w Wilnie. W 1939, po kampanii wileńskiej, tak. Pan, jak to było, bo ja rozumiem, że pan był internowany na Litwie. Tak. A jak to było? To było w 1939? W 1939 roku, po wkroczeniu wojsk sowieckich już do Wilna, myśmy byli w obronie Wilna. Oczywiście taki nawalek bolszewicki, nie sposób. Komuny, to nie, mowy nie było, żeby można było zatrzymać ich. Na Kalwaryjskiej, przy kościele w tej chwili, nie pamiętam jak się nazywa, myśmy się cofnęli do granicy litewskiej i tam przekroczyliśmy granicę. Na Litwę. Na Litwę, tak. Mhm. Taki moment został mi w pamięci. Posłyszałem strzał.
Okazało się, jeden z oficerów nie wytrzymał, popełnił samobójstwo. I nas zawieźli do Polonki, to nad Bałtykiem. To znaczy Litwini was internowali? Tak, byliśmy internowani. Przez Litwinów, przez rząd litewski. Przez rząd litewski, ale właściwie to wojsku się nami zajęło. Tak. Ale im złożyliście broń na Litwie, tak? Oczywiście, że tak. To przekroczyliśmy granicę i broń trzeba było oddać. Mhm. Tak. I to były negocjacje waszego dowództwa z Litwinami? Tak, z Litwinami. Mhm. I co dalej? I nas zawieźli do Polonki. Mhm. Polonka to jest nad Bałtykiem. Letniskowe miejsce, gdzie sama arystokracja przebywała. No właśnie, i dostałeś się do cudownych wakacji. Tak, no właśnie. Ale okazało się, że cuda mnie nie nęciły, bo po 4 czy 5 tygodniach uciekłem z obozu. Nawiązałem kontakt przypadkowo zupełnie z jedną osobą i ona mi pomogła w samym Kownie już. Mhm. Czyli jak gdyby znalazł się pan w Kownie. Tak. Także z Polonki dostałem się do Kowna, ale dostałem się dlatego, że do pociągu, który szedł do Wilna, to okazało się, że tam byli Polacy i oni zorientowali, że co jest, więc pozwolili mi wejść do pociągu, ale powiedzieli, że przed Wilnem oni zatrzymają się, zwolnią pociąg, żebym wyskoczył. Mhm. A pan był w mundurze? Czy był pan? Nie, nikt nie był w mundurze. Mhm. Dali cywilne ubrania. Tak. W mundurze tylko byli ci, którzy byli internowani, mhm, i tam zostali. Mhm. I z tych, którzy zostali, właściwie nikt nie wyszedł żywy, bo ich wszystkich wywieźli do Rosji i świat po nich zaginął. Ich wywieźli już jak Rosjanie wkroczyli na Litwę. Tak. I świat po nich zaginął. Tak. Świat po nich zaginął, dlatego że wojska sowieckie opanowały to miejsce, gdzie myśmy byli, Czyli tą Pałękę? Polonkę. Po bardzo krótkiej obronie Wilna przekroczyliśmy granicę i tam w krótkim czasie ja uciekłem. Rozumiem, tak. Potem dowiedziałem się, że tamtych wojska sowieckie opanowały i zabrały. Mhm. Wiesz, gdzie, co i nic nie wiadomo. Mhm. A pamięta pan nazwiska tych, którzy zostali, których Rosjanie wywieźli? Pamięta pan kolegów? Nie. Nie. A przełożonych? Dowódców? O przełożonych dowódców, ja nie wiem, co się z nimi stało też. Nie pamięta pan żadnego nazwiska w tej chwili? No oczywiście pamiętam. No, wyleciało mnie z pamięci. Porucznik, który był moim dowódcą. Nie pamiętam. On też zaginął, tak? On też zaginął. O. On nie przeżył wojny. Nie. Mhm. Nie. Mhm. No dobrze. To jak pan znalazł się w Kownie, tak, to co dalej? W Kownie. Dobrze, czyli jak pan się z Litwy, gdzie pan się udał? Czy pan został na Litwie, czy pan gdzieś się wyjechał? Nie. Dzięki pomocy Polaków, którzy mieszkali na Litwie, ja skontaktowałem się z nimi i oni stworzyli mi możliwość wyjazdu pociągiem do Wilna. Po przyjeździe do Wilna, Przed Wilnem to był Czarny Bór. Tam oni zwolnili pociąg. Ja wyskoczyłem
byłem w lesie, wieczorem dopiero udałem się w drogę do Wilna, do swojego miejsca zamieszkania. Mm-hmm. No oczywiście zdziwienie było rodziny ogromnej, radość ogromna. Tak? Rodzina to znaczy mama, tata? Rodzina to kto? Rodzina, bracia i siostry. Było nas czworo. W domu ja byłem, proszę Pani, właśnie przez 4 lata. Mm-hmm. Bo jak dziś pamiętam datę, 17 listopada w 1939 roku zostałem przyjęty do podziemia. Mm-hmm. Do Armii Krajowej. No to wtedy jeszcze nie była Armia wtedy Krajowa. Wtedy AK jeszcze nie było. Tak. Mm-hmm. Czyli lata wojny spędził Pan w Wilnie? Całe 4 lata. Mhm, czyli od 39 do 43? 44. Tak. No i co się stało w 44? W 44 roku, aha, jak to się stało? W Wilnie ja pracowałem w sklepie, który reperował różne reparacje. Rozumiem, tam, tak. Zepsuje się coś małego. Mhm. Jakieś urządzenie, tak. I to były ICD, to jest Śródmieście. Tak. Dowódcą moim był mój drużynowy, mhm, z czarnej 13 wileńskiej drużyny harcerzy. Mhm. I kontaktowaliśmy się ze sobą właśnie u Loskota w tej firmie. Aha. Bo to było dobre miejsce, bo ludzie przychodzili, wychodzili. No tak. Klienci, tak. Ta czarna, ty należałeś do tych harcerzy, tych kolegów tutaj miałeś z tej szarej, czarnej, co czarnej trzynastki. Z czarnej trzynastki. Tutaj tak. Miałeś pełno tych kolegów. Cały czas tam byłem z nimi. Mhm. A Józef Grzesiek Czarny był naszym drużynowym. I on jednocześnie był dowódcą dzielnicy D. Aha. A później skąd ci przyjaciele, co tutaj mieszkają, co tutaj byli, skąd ty ich znałeś z tej czarnej, tej harcerskiej? A co większość z nich? No, każdy z nich przeszedł inną drogę. Aha. Sochański na przykład, on przeszedł przez Rosję i tam dostał się do Armii generała Andersa. Dowódca czarnej trzynastki, jak miał na nazwisko? Józef Grzesiak. Grzesiak. Czarny. Mhm. Konspiracja była, uważam, bardzo dobrze zorganizowana, bo w zależności od tego, że chcę kogoś widzieć, to odpowiednio na wewnątrz było duże okno, także widoczne było na zewnątrz. Mhm. Jeżeli jakiś przedmiot był inaczej ustawiony niż było poprzednio, to znaczy, że ja chcę widzieć tego pana. Mhm. A to było mówione już raz między nami. Więc to był punkt, że chcę go widzieć. I dzięki temu, inaczej nie mogę powiedzieć, jak tylko zdrajca, Błażejewicz, który należał do organizacji podziemnej też Wschód. I on otrzymał polecenie skontaktować się ze mną, jakie są możliwości, żeby Wschód dołączyć do AK. I ja z nim od czasu do czasu spotykałem się. Miał pan kontakt. Także on przychodził wtedy do tej firmy, schodziliśmy tam do piwnicy i rozmawialiśmy. Okazuje się, on został aresztowany i nie wytrzymał badania. I wydał. I powiedział, że ja jestem ta ważna szyszka. Jaką pan miał funkcję? Łącznik. Łącznik. Mhm. Łącznik. Z różnymi osobami. Ja znam dużo osób i dużo tych
organizacją, która była. Także to było takie łączenie. Rozumiem. Rozumiem. I tam Błażejewicz wyśpiewał wszystko, nie wytrzymał badań. No i oczywiście ja byłem na pierwszym miejscu. No i pewnego dnia, i co wtedy? Jak on ciebie wydał, to przyszli ciebie aresztować, czy co? Oczywiście. Przyszło trzech panów, tak. Zapytali, czy jestem Włodzimierz Klonowski, tak. Dawno pan tu pracuje? Ja mówię, dosyć dawno. I co pan tutaj robi? Ja mówię, pomagam zreperować żelazko, czy jakieś inne coś takiego. No pracuję tutaj. I to wszystko? Ja mówię, to jest wszystko. Pracuję do końca. No dobrze, to w takim razie zabieramy pana. Jeden został jeszcze w firmie, a natomiast ja w środku i dwóch po boku poprowadzili mnie od razu na ulicę Ofiarną, gdzie było NKWD. No i tam zaczęło się badanie. Przesłuchanie. W ciągu trzech tygodni, pięciokrotnie badania. I Włodziu, a kto, Włodziu, a kto, czy to byli Litwini, czy to byli Rosjanie? Litwini z krwi i kości. Oh, właśnie o to mi chodzi, o to pytanie. Z krwi i kości Litwini, dlatego nienawidzili mnie. Cywile, tak. Aha. Cywile. A nie dostali się do twojej rodziny? O, dostali się. Ojca zabrali do więzienia. A co z braćmi? Nie, tylko ojca wzięli. A mama i z braćmi została? Tak. To już zresztą zostało. No dobrze, i przesłuchiwali pana trzy tygodnie, tak? Trzy tygodnie, pięciokrotnie. Badania były, tak? Proszę? Były tortury? A przepraszam. To znaczy, że były takie straszne rzeczy, że ale ty nie wydałeś. Nie wydałeś nikogo. Właśnie uratowała mnie. Uratowało ciebie co? Matka Boska Ostrogradzka. Bo tędy chodziłeś stale. Bo tam chodziłeś stale. Przez 5 lat, jak chodziłem do seminarium, tam jest powrotem do rodziny. Ja się poświęciłem, że zginę, ale nie powiem. I dlatego oni mnie badali 5 razy. To pani ma. Napisane. Ale napisane jest, ale mógłbyś ty powiedzieć przynajmniej troszeczkę, w jaki sposób oni ciebie torturowali? Przeprowadzili mnie na ulicę Ofiarną, gdzie było gestapo. Litewskie oczywiście. Okay. Zaprowadzili na drugie piętro i tam bardzo uprzejmie przyjął mnie pan siedzący przy biurku i zaczął ze mną rozmawiać bardzo. Bardzo przyjemnie, ładnie, w porządku. Grzecznie. Tak. Ale zorientował się, że ja mu nic nie powiem tam. Bo pan należał do organizacji. Mówi, nie, to żadnej organizacji nie należałem. To co pan robił? Powiedziałem, gdzie pracowałem. I co, i tam pan nic nie robił? Robiłem. A co pan robił? Był pan w AK? Ja mówię, z jakiej racji? W AK nie byłem w ogóle, pod ziemią nie byłem. Jest pan pewny? Ja mówię, 100% pewny. Bo przez 4 lata pracowałem w tej firmie, więc w porządku.
no to pan nie mówi mi prawdy. To, co powiedziałam, to jest prawda. Nic dodać, nic odjąć nie mogę, to jest prawda. No zobaczymy. I wyszedł. Zaraz po jego wyjściu wszedł jeden, potem drugi, potem trzeci, czwarty, piąty i szósty. Posadzili mnie na kanapie i mówią, pan mówi, że nie należał do AK. Ja mówię, nie, nie należałem. No to zobaczymy. Ustawili się tak w kółku, ich sześciu było, czy siedmiu, tego dokładnie nie pamiętam, a w kamizelę. Zrobili kółko, mnie wzięli do środka i zaczęli huśtać mną. Ale każde huśtanie kończyło się albo na nosie, albo na oczach. Także byłem cały pokrwawiony. Rzucali jeden od drugiego, ale oczywiście nie tak jak piłkę się odrzuca, tylko z odpowiednim ciosem. To trwało tak długo, jak nie upadłem. Kiedy upadłem, no to zaczęli kopać, posadzili mnie na kanapie i mówię, no to mów dalej. Ja mówię, ja nie mam nic do powiedzenia, stawiajcie pytanie. Dobrze, to do kogo należałeś, kto przychodził do ciebie i tak dalej. Ja do nikogo nie należałem, do nikogo nie przychodziłem. I wtedy zobaczyłem, że za kanapą była taka przestrzeń, więcej tak jak tutaj. Była przestrzeń. Jeden, drugi, trzeci, wszyscy za tą kanapę. I powyciągali tym, czym mnie tłuczyli. Były zwykłe palki. Były palki? Tych, ile ich było, tyle różnych było narzędzi do bicia. Położyli mnie na tym, na kanapie i zaczęło się tłuczenie. W czasie tego tłuczenia, ponieważ ja leżałem na brzuchu, a oni bili, to odbili mi prawą nerkę. I kiedy potem już byłem w koszarach Bessier, to jest późniejsza historia, to doktor stwierdził, że mam odbitą nerkę i mniejszą nerkę niż normalnie. I tak nawiasem, że mówiąc, ale to jest późniejsza historia. W każdym razie to nie jest badanie. Badanie skończyło się tym, że podtrzymywali mnie pod ręce i wprowadzili do celi. W celi było kilka osób. No więc pytania, ja nic nie odpowiadałem, bo nie wiedziałem, kto to jest i co to jest. Milczałem cały czas. Po paru dniach znowuż przyszli. I to było 5 razy w ciągu 3 tygodni. Za każdym razem podobnie. Za wyjątkiem tego, co pierwszy raz zrobili, stanęli w kulku, a mną rzucali. I dostawałem kulakiem po buzi. I potem na tych kolejnych badaniach po prostu bili. Po prostu bili do nieprzytomności. Pamiętam najgorsze 5. badanie. Ja to mam zapisane, nie pamiętam jego nazwiska. Litwin, nazwisko jego jest tutaj. Litwin, który... To był zbój. Dla niego szczęściem było, że mógł kogoś męczyć. Skatować. I on mnie właściwie prawie, że wykończył, ale ja nie dałem się, jak powiedziałem, tylko dzięki Matce Boskiej w Stowarskiej. Bo w tym momencie, kiedy ja już
byłem właściwie złamany. Już nie mogłem więcej wytrzymać. Włodziu, wytrzymałeś? Wytrzymałeś. Zwrócili się do Matki Boskiej. Wypełniali Matkę Boską. Oddali się w swoje ręce. I ona ciebie przyjęła i ciebie ocaliła. I ona mnie ocaliła, Matka Boska, nikt inny. Przestali przychodzić? Przestali ciebie bić? I drugie bicie, i trzecie bicie, i czwarte bicie. 5 bić w ciągu 3 tygodni. W odstępach między jednym a drugim 3-4 dni. I dopiero potem, kiedy zorientowali się, że więcej ode mnie się nic dowiedzą, znowuż ten, który mnie przyjął tak miło i przyjemnie, znowuż był uśmiechnięty. Mówi, no i po co to wszystko było potrzebne? Może pan jednak się przyzna, bo my nie wierzymy w to, co pan widzi. Proszę, tutaj jest papier, proszę się tu podpisać. Ja mówię, dobrze, ale ja muszę przeczytać, co to jest napisane. Tam było napisane, że byłem zbójem po prostu, oszustem. I to, co mówiłem, to było nieprawdą. Ja po przeczytaniu powiedziałem, proszę pana, ja tego nie podpiszę. I oni zaczęli na nowo? Nie. Już nie. Znaczy podpisu mego nie dostali. To jest opisane tutaj. I co on powiedział? On zmienił ton od razu. Był bardzo miły i przyjemny. Radził mi, żebym jednak przyznał się. Może go bez podpisu, ale żebym się przyznał. Ja powiedziałam, mowy nie ma, ja nie mogę podpisać tego, czego nie było z mojej strony. No i to ostatnie badanie to było najgorsze. Położyli mnie na kanapie. Jeden siadł na moim pośladku, drugi przycisnął głowę i zaczęli tluc. Właśnie wtedy to podbita była nerka. No, a potem wszystkim zaprowadzili mnie do celi. I tam był naslany już od razu jeden. O, wtyczka. Tak. Tak siedział. Jak gdzieś pamiętam, naprzeciw mnie. Takie zbolały. Mówię, co, pobili pana? Ale nic, ani słowa. Ja mówię, ty drania skończony. I był Polak czy Litwin? Kto on był? Litwin. Ten... Po polsku mówiący. Tak. Ci wszyscy Litwini po polsku mówili. Ci, co ciebie przesłuchiwali, to wszystko po polsku się działo. Po polsku, tak. Litwini, którzy byli w Wilnie. Przed wojną jeszcze. Ja zdobyłem się na taki kawał. Wykorzystałem ten moment, kiedy jeden siadł mi z pośladków, a drugi tutaj przy głowie i umyślnie spadłem z kanapy. No to zaczęli kopać mnie. Ja ani słowem się nie odzywałem. Starałem się... Udawać. To jest opisane. Starałem się... Udawać nieżywego. Udawać nieżywego, tak. Tak. Obudzili mnie, tak. Wodą. Tylko, że ja nie spałem. Obudzili, po prostu zdjęli z podlogi i rzucili na kanapę. I widzieli przecież, że ja oddycham. Tak. No i też odprowadzili tam do piwnicy. I tam siedział naprzeciw mnie ten zdrajca.
Tak było 3 dni. I on ciągle siedział tam. Po 3 dniach przyszli, zabrali i poprowadzili mnie, trzymając pod ręce moje, bo ja już nie mogłem iść do więzienia, Lokiszki. To jest więzienie bardzo blisko tej ulicy Ofiarnej, więzienie na Lokiszkach. Czyli to było wtedy gestapo, pan powiedział? W 1944 roku, do kwietnia 1944 roku, byli Niemcy. Byli Niemcy. Natomiast rozpoczęła się inwazja sowiecka. I Sowieci weszli w 1944. I w 1944 oni weszli dosłownie w tydzień do Wilna. Czy to byli NKWD-ści czy gestapowcy? Gestapowcy. Proszę panią. Litwini mieszkali w Wilnie. Ich było dosyć dużo, Litwinów. I oni wszyscy znali język polski. Więc tych zabrali do gestapo. I oni pracowali dla gestapo, ale znali język polski. Rozumiem. A i potem po tych badaniach wysłali pana do więzienia. Tak. Tak. I w tym więzieniu, długo pan był w tym więzieniu? Czy siedział pan w izolatce, czy w dużej sali? Izolatki, nie. Nie. Małe izolatki, kilka osób. Kilka osób. Kilka osób w każdej izolatce, tak. I kto tam był? Pamięta pan, kto tam był? Trudno mi powiedzieć, za wyjątkiem tego, który siedział naprzeciw zdrajca. A po 3 dniach on poszedł. Mm-hmm. Bo nic ode mnie się nie dowiedział. Tak. No i co? I przyszli, czy dostał pan jakąś pomoc lekarską? Jak pan wyzdrowiał? O, dobry punkt. Opanowała Rosja, Wilno wtedy. Tak, tak. I przyszli NKWD-ści. Aha, ponieważ więzienie zostało opanowane przez Rosjan, którzy przyszli, a ja w ogóle nie mogłem się ruszać, więc mnie zabrali do szpitala więziennego w tym samym więzieniu. I w tym szpitalu ja na żołądku leżałem przez 6 tygodni. Ze względu na to, że nie mogłem ani chodzić, ani ruszać się, tylko na żołądku leżałem, bo nerka nie działała właściwie. Nerka nie działała właściwie. A jacy byli lekarze? Tam byli polscy lekarze w szpitalu? Tak. Tam było dużo tych... kobiet pracujących, sprzątających i tak dalej. Ale to były Polki. Prawdziwe Polki, nasze Polki. I zadbały o pana. Dbały o mnie. Bo ja powiedziałem, gdzie mieszkam, gdzie rodzice. I oni dostali się do moich rodziców, powiedzieli, że ja żyję. Wtedy dopiero rodzice dowiedzieli się. Ale w tym samym czasie okazuje się, aresztowali ojca. Tak. I ojciec był w więzieniu na Lokiszach. Mhm. Tak samo. W tym samym? W tym samym więzieniu, tak. Mhm. Tak, w tym samym więzieniu byli. Kiedy zacząłem już po 6 tygodniach troszkę się ruszać, to oni takiego więcej nie potrzebowali. W szpitalu. Tak. W szpitalu, tak. Więc oni wysłali mnie, ledwo chodzącego, do obozu, który był tuż koło Kowna.
To był obóz zborny dla takich typów zakazanych jak ja. Zbirów. Zbirów. Tak jak tam, zbirów. Co kazali podpisać, że tak. I tam byli Polacy też w tym obozie? Sami Polacy. Sami Polacy. Sami Polacy. Z różnych stron, gdzie byli aresztowani, zbierali tam. I teraz wiem, dlaczego zbierali. Bo oni chcieli jak najwięcej nazbierać tych, którzy byli w AK i wysłać ich do Rosji, na Syberię. Tak. Ale ciebie nie wysłali na Syberię. A mnie na Syberię nie wysłali z bardzo prostej przyczyny. Ponieważ jeszcze ciągle ludzie przysyłali, a rosyjska, a Rosja nie była pewna, co się z nią stanie. No ja przez 67 lat tak. W ogóle nie ruszałem tego. No właśnie. No właśnie. Także, że oni ciebie nie wysłali na Syberię, ale coś z tobą zrobili. Co oni zrobili, Rosjanie, z tobą? Oni ze mną nic nie zrobili, ja sam musiałem zrobić. Uciekłeś? Tak. Ponieważ już Litwini nie byli tacy pewni, co się dzieje, że oni tracą grunt, tak, bo współpracowali z Niemcami, a teraz idą Sowieci, więc się bali. To była Litwa, leżała to do Rosji. Tak. Oni zabrali Litwy i mieli tam swój cały rząd. Tak. I była okazja do ucieczki. Dlatego, że już oni bardzo nad nami nie kontrolowali. Nie pilnowali. Ja z kolegą Jurek Chwieseni, jak dziś pamiętam nazwisko. Jak. Jurek? Jurek Chwieseni. Chwieseni? Chwieseni, tak. Aha. Ja jego nazwisko też to jest. Aha. Jurek Chwieseni i ja uciekliśmy. A ponieważ Polaków dosyć dużo mieszkało w Kownie, więc myśmy się dostali do polskiej tej dzielnicy, przedstawiliśmy, kim jesteśmy i co z nami jest. I Polacy, tak jak tutaj polskie dzielnicy są, tak i tam. Zaopiekowali się. Bardzo kochani, tak. Możesz powiedzieć, jak wyście uciekali z tego więzienia, bo to jest bardzo ciekawe. W jaki sposób wyście uciekli z tego więzienia? Przez płot. Przedrapaliście się przez płot i... Przez płot. Ale przy końcu płotu to była taka troszkę skierowana... Górka. Tak. To było skomplikowane, ale w każdym razie po wysokim płocie skoczyliśmy na drugą stronę i w porządku. Co to znaczy być młodym? Tak. Tak, młody może to zrobić. I na czym ja stanąłem? No, że uciekliście do polskiej dzielnicy w Kownie, tak. I tam wam pomogli. Tam pomogli nam, bo nawiązali kontakt ze stacją kolejową, z kolejarzami polskimi, żeby nas dwóch zabrali w odpowiednim czasie, kiedy i gdzie, powiedzieli nam. Także myśmy się zostawili na stację? Na stacji kolejowej i dostaliśmy się. Tam już był umówiony człowiek, że będzie dwóch takich ludzi, to ich zabrać ze sobą. Zabrali nas do wagonów i przywieźli nas pod Wilno. Na przedmieściu Wilna, Czarny Bór się nazywał ten bór. Zwolnili tempo jazdy tego samochodu. Pociągu? Nie samochodu, tylko... Pociągu. Pociągu. Ja razem z nim wyskoczyłem. A to był las, Czarny Bór. Tak. Na ulicy Sawiec mieszkaliśmy w samym śródmieściu koło ratusza.
Także tuż przy ostrej bramie. Tak. No a co się stało z tatą, z ojcem pana? No, ma nieciekawa rzecz. Zabrali jego i chcieli badać, czy syn należał, czy nie należał. Ale tak jak pani teraz pisze, tak samo oni pisali i zapytali, jaki zawód ojca. Ojciec nie kłamał, powiedział prawdę, że jest krawcem. O jakim krawcem? Mówię, damskim krawcem. Damskim krawcem? Co znaczy, dla mężczyzn pan nie robił? To przestali badać ojca i wzięli go do roboty. No to miał szczęście. Tak. Oczywiście ci, którzy tam pracowali, mieli żony. No tak, i musieli. Tak. Chodziło o to, żeby te żony ładnie wyglądały. Tak. No i ojciec siedział w więzieniu i szył. No to dobrze. Ale to było za Niemców. A potem pewno nie. Przyszli Sowieci i co? Wypuścili go? Czy co z nim zrobili? Oni wypuścili po prostu. Już nie mieli więcej klientek. Więc wypuścili. Wypuścili, tak. I jak pan wrócił do domu, to tata już był? O, tata był, tak. Aha, rozumiem. Tata był już, tak. No to się rodzina ucieszyła. Oczywiście, że tak. Czy rodzeństwo pana przeżyło wojnę? Tak. Cała czwórka? Cała czwórka. Właściwie nie czwórka, tylko ósemka. Was ośmioro było? Ośmioro. Z pierwszej mamy jestem ja. Trzeci w kolei. Z kolei. Najstarszy brat zmarł w Polsce. Ale przeżył wojnę. Przeżył wojnę. Przeżył. Tak. Siostrą starszą ode mnie o 2 lata też. A jak miała na imię siostra? Elżbieta. Tak. A wyszła za mąż? No, Elżbieta była panna całe życie. Mhm. Olek się ożenił, tak. A pozostałe rodzeństwo? Pozostałe rodzeństwo to było z drugiego małżeństwa, bo mama zmarła, kiedy ja miałem 5 lat. Aha. Także ja zmarłem też, ja mamy właściwie zupełnie nie pamiętam. Pamiętam tylko swoją macochę, ale to nie była macocha, to była prawdziwa matka. Tak. I jak wreszcie ty się wydostałeś z Litwy? Z Litwy? To znaczy już w tym momencie jak z Wilna, bo to był ich dom. Tak, no już tego jest tak. Cała rodzina wyjechała do Polski. Czyli po wojnie repatriowano rodzinę. Tak. Do Polski, na tereny zachodnie. Jeżeli ktoś chciał z Litwy, a pobyli Polakami, wyjeżdżać do Polski, nie stawiali trudności. Ponieważ nam zmienili nazwiska. Ja tak. Nawet mam paszport litewski. Nie Klonowski, tylko Klonowskis. Więc rodzice zdecydowali, że wyjeżdżają do Polski. I cała rodzina wyjechała do Polski. I ty wyjechałeś z nimi? Nie. O, we Francji to pisałem w 1944 roku. Dobrze, że napisałem wtedy. A w 1951 roku przyjechałem do Ameryki? Do Ameryki. A skąd przyjechałeś? Z Londynu. Aha. Jego królewska mość zapłaciła podróż samolotem. Wow, bo Tadzik musiał lecieć. Wszyscy do... O tak. Tadzik statkiem musiał jechać. Tak, mój Tadzik. Nie. Królowa zapłaciła za samolot, ale ja nie życzę nikomu takiego samolotu. Aha, wojskowy? Nie, żydowski. Aha. Samolot. Aha. Starej daty. Aha. On cały czas
Skakał bez przerwy. O nie, to Tadeusz miał... Bez przerwy skakał. To Tadeusz miał dobrą podróż na statku. Żona też miała dobrą podróż. Nie, ona nie miała dobrej podróży. Ona choruje na chorobę morską. Nie. To było okropne. Ale żonę pan poznał dopiero w Ameryce? Tak. W Ameryce ją poznałem tutaj. Dzięki... Harcerstwie pewnie. Przez harcerstwo. Da. Mhm. Ona należała do harcerstwa, ja należałem do harcerstwa. I tak przez 4 lata obserwowaliśmy siebie nawzajem. Tak, przymierzaliście się. Tak. A jak żona się nazywała jeszcze raz? Jak Ania. Ania, a z domu? Ordanowicz. 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 A z jakich była stron z Polski? Ona była w Białostockim. Białostockim. Znaczy województwo białostockie. No to wystarczy. Mam tu też zapisane. Tak, dobrze. Czyli pan przyjechał do Ameryki jako żołnierz Wojska Polskiego. Jako żołnierz Wojska Polskiego. A gdzie pan do tego Wojska Polskiego wstąpił? No musiał wyjechać z No tak, z Wilna. Z Wilna musiał wyjechać. Ale jak wyjechał z Wilna? Na pewno był we Francji, tak. Tak. I we Francji wstąpił. Ale jak wyjechał z Wilna? Tu jest ciekawa, ten kawałeczek brakuje. Jak wyjechałeś z Wilna? I z kim wyjechałeś? Czyli z Wilna musiał pan pojechać do Francji? Tak. Czy pojechałeś na studia do Francji? Na studia, do szkoły? We Francji nie, na pewno. Nie. Na pewno nie. Ale już byłeś zdrowy, prawda? Już wtedy byłeś dosyć zdrowy. Także już nie potrzebowałeś lekarskiej opieki? O, nie. Znaczy... Nerka już dawała mi spokój. Jeszcze. Że znalazła się osoba taka jak pani, które po 67 latach znalazła się właściwa osoba po to, żeby to miała pani to, co pani chce. Zachować. Współczuję pani, że to słyszy pani tylko nieprzyjemne wiadomości. Płacz, ale słowa uznania i serdecznie pani. Dziękuję bardzo. A ja chciałabym panu bardzo podziękować, ogromnie podziękować za to nagranie, że zdecydował się pan to zrobić. W Łodziu... Tereska, ty jesteś... I love you.